porozmawiamy na temat termometru elektrycznego. Dwa, fonetycznie wymowię dwa, Measure. Model 050-300 wyglądający w ten sposób. Jeszcze potem go dokładniej pokażę. Z boku także pojawią się grafiki. Możecie go kupić w różnych sklepach, także na aukcjach internetowych i tam sprzedawcy oczywiście piszą: wspaniały termometr, super funkcje. On nie jest drogi, możecie go kupić w różnej rozpiętości cenowej od 8,99 do 25 zł około. Aczkolwiek pewnie znajdą się lichwowi sprzedawcy, którzy także będą go sprzedawali dużo drożej. Powiem Wam, co sądzę o tym termometrze. Najpierw to, co pisze producent, sobie wypunktowałem, że mierzy temperaturę mianowicie od 32 do 42,9 stopnia, czyli rozpiętość całkiem w porządku. Tolerancja temperatury, i tutaj piszą sprzedawcy, że jest 0,1 stopnia, to plus minus 0,1 stopnia. I tutaj od razu część większa pewnie pomyśli sobie osób: wow, o 0,1, tylko może się pomylić. Byście byli oczywiście w błędzie. Plus minus oznacza to, że się może pomylić o 0,3 nawet w pewnym sensie, bo zobaczcie, że możecie mieć minus, no bo mieć 100, a nie mieć 100, to już nie macie 200, nie? I tutaj chodzi o to, że po prostu, jeżeli macie na przykład stopni 40, to możecie mieć albo 39,9, albo 40, albo 41. Tak naprawdę on może mieć aż taki zakres pomyłki, czyli dosyć duży moim zdaniem, to nie jest za fajne. Następnie elastyczna końcówka, to Wam potem pokażę, ona się wygina. Może wyjmę ten termometr już z opakowania, jeszcze opakowanie sobie obejrzycie, wygląda w ten sposób, ale dokładniej to wszystko będzie widoczne na grafikach z boku. To sobie odłożymy. Tutaj jest ochronka taka plastikowa, w której można schować ten termometr z osłonką na klawisz, żeby on się nie włączał, także to nie ma istotności. Następnie jedna bateria zasilająca L736, gwarancja 12 miesięcy. Następna sprawa, mierzy podobno temperaturę przez 60 sekund, a 10 sekund trwa sygnał dźwiękowy, że temperatura została już zmierzona. I generalnie z takich wypunktowanych najistotniejszych spraw, jakie piszą producenci czy sprzedawcy, to tyle. Elastyczna końcówka, czyli jak widzicie, ona się wygina pod każdym kątem dowolnym. Można ją zginać, tutaj się nic nie stanie. Termometr jest w tym tutaj obszarze podobno wodoodporny. I tutaj warto się odnieść już na samym początku do tego takiej ciekawostki, że on mierzy 1 minutę pomiar temperatury ciała i niby przez to jest ten szybszy niż te zwykłe, standardowe, rtęciowe, czy teraz, które mają gaz w sobie. Ale pamiętajcie o jednej zasadzie. W samej instrukcji pisze coś takiego, że zanim włożycie go pod pachę, musicie pachę strzymać zaciśniętą 3 minuty. To już pomiar, żeby przygotować się do pomiaru, musicie 3 minuty stracić na zaciśniętą pachę. Następna sprawa, jeżeli wyjmujecie go, pisze na instrukcji, z szuflady, z szafki czy z jakiegokolwiek innego miejsca, musicie dać mu 30 minut, powtórzę, 30 minut, żeby on się dostosował do temperatury pokojowej. Zwykłym rtęciowym, najzwyklejszym termometrem, po prostu wkładacie go pod pachę, trzymacie 5-7 minut, pokazuje Wam temperaturę. Tutaj, żeby przygotować termometr do mierzenia, możecie stracić już pół godziny ponad, pół godziny i 5 minut, żeby przygotować się do jakiegoś pomiaru. I tutaj to tyle, co pisze producent. Na wyświetlaczu jest jeszcze folia, to dokładnie nie będziecie widzieli. Na pewno jest wyświetlacz bardzo duży, bardzo czytelny, są na nim literki. Pomiar, i tutaj się Wam odniosę do tego, jak wygląda pomiar. Wkładacie go pod pachę i w tym przypadku, który ja zamówiłem termometr, pomiar jest błędny. A mianowicie on trwa nie 60 sekund, tylko około 20 sekund. 20 sekund po pomiarze i potem, jak wyjmuje się go spod pachy, za każdym razem jest inna temperatura ciała. I to już robiłem bardzo wiele prób na kilku różnych osobach i praktycznie nigdy te pomiary się nie zgadzają. Na rtęciówce standardowej pokazuje termometr jakieś tam po prostu standardowe, powiedzmy, temperatury ciała 36,6. No ten pokazuje raz 35,2, raz 35,1. Raz pokazuje 36,4, za każdym razem po prostu są inne pomiary. I tutaj próbowałem właśnie te przyciskania pachy, te trzymania dłużej go, o jakiegoś tam, żeby go troszkę podgrzać. No ale oczywiście tutaj, jeżeli chodzi Wam o termometr, który mierzy dokładnie i szybko, no to na pewno moim zdaniem nie jest to ten produkt. Ja oczywiście opieram swoją opinię na jednej sztuce, no ale skoro jedną sztukę taką dostałem, no to już myślę, że drugiej bym takiej też nie ryzykował.
I z mojej strony na temat takiego termometru bym powiedział Wam tak. Moim zdaniem jest to chińska Tandeta, bo no przyszedł mi niby sprawdzony przez sprzedawców i on po prostu mierzy za każdym razem inaczej. Mierzy dużo krócej niż 1 minutę, bo 20 sekund i przez to być może jest tak bardzo niedokładny. I ogólnie, żeby się przygotować, co według instrukcji, do pomiaru czasu, no to tracicie pół godziny. Pół godziny musicie stracić swojego życia, żeby zmierzyć temperaturę. No to gdzie tutaj jest oszczędność czasu? Rtęciowy 5 minut od razu pod pachę, nieważne w jakich okolicznościach, zmierzy Wam ok. A ten pół godziny się musicie przygotować, 3 głębokie oddechy, żeby zmierzyć, a potem jeszcze błędne wyniki, żeby Wam pokazał. Dlatego dla mnie to jest totalna Tandeta i ja osobiście bym tego termometru od siebie nie polecał. Jeżeli ktoś go miał wcześniej, już z nim kontakt, zapraszam do napisania w komentarzu, co sami o nim sądzicie. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Cześć!